Cześć i czołem. N'Golo Quero z tej strony w kolejnej części przygód Marwina w kronikach Myrtany Archolos. Aktualnie w sumie skończyliśmy wszystko co mogliśmy, więc pozostaje nam porozmawiać z Riordianem, którego bardzo dobrze znamy z pierwszej części Gothica, jak i drugiej. Ty jesteś Riordian, tak? Witaj podróżniku, w czym mogę ci pomóc? Lokwar powiedział, że możemy razem wyruszyć do lasu. Mam tam odnaleźć zioła z tej listy. Faktycznie, nie powinno być problemu ze znalezieniem tych roślin w okolicy. Właściwie to bardzo dobrze się złożyło. Miałem dziś uprzątnąć pobliski posąg Adanosa i złożyć na nim ofiarę. Możesz mi potowarzyszyć, na pewno znajdziemy po drodze wszystko, czego potrzebujesz. Ruszajmy. Chodź ze mną i rozglądaj się za roślinami. Nie oddalaj się też zbytnio. Lasy wokół Silbach potrafią być bardzo niebezpieczne. Ruszajmy, Riordianie. Pamiętam, że byłeś potężnym magiem wody. Znaczy, jesteś potężnym magiem wody, ale aktualnie cofamy się w czasie, kiedy jesteś, widzę, nowicjuszem. Dobra, zobaczymy, gdzie on nas zaprowadzi ogółem. Oho. Dobra, słuchaj, Riordian. Aha, bo to są w ogóle młode wilki. No i cacy. Zresztą on se tu ze wszystkim radzi idealnie sam, więc ja mu tutaj nie jestem jakoś specjalnie do szczęścia potrzebny. Dobra, mamy tu w takim wypadku troszeczkę mięska do ogarnięcia. Mamy też roślinę leczniczą jakąś. O, wschodni fiołek. Kogo on tam leje? Ej, dzika w ogóle lej, dawaj dziczyznę. Dawaj dziczyznę. Zdrowe mięso dzika. Bardzo dobrze. Chyba więcej nie ma dzików. Wschodni fiołek. Dobrze, jesteśmy na miejscu. Ja zajmę się kapliczką, a ty rozejrzyj się po okolicy. O, chwileczkę. Zobacz, to korzeń z twojej listy. Sprytnie się schował. No, i weź jeszcze to. Powinno ci to ułatwić poszukiwania. Te zaklęcie nie tylko pozwala przyciągać przedmioty, ale również nakierowuje twoją dłoń w ich kierunku. Przyda się do odnalezienia wschodnich fiołków. Naprawdę lubią się ukrywać. Pamiętaj, nie oddalaj się zbytnio ode mnie. W tych lasach żyje wiele niebezpiecznych stworzeń. O, mam już wszystkie rośliny. O co chodzi z tymi kapliczkami? To miejsce szczególnej obecności Adanosa. Modląc się przy nich, możesz uspokoić umysł i zregenerować swoją siłę magiczną. Oczywiście, jeśli poświęcisz na szczerą modlitwę więcej czasu, to możesz liczyć na jeszcze więcej długotrwałych łask. W przeciwieństwie do Innosa, nie musisz nawet składać żadnych ofiar ze złota. Wystarczy żarliwa modlitwa. Chciałem cię jeszcze o coś zapytać. Śmiało, pytaj. Czy też mógłbym zostać nowicjuszem? Zostanie nowicjuszem wiąże się z wieloma poświęceniami. Przede wszystkim musisz porzucić cały swój doczesny majątek. Połowę należy rozdać ubogim, a drugą przekazać do skarbca klasztornego. Musisz także opuścić swoje ojczyste strony i zerwać kontakt z najbliższą rodziną. Mag wody nie powinien służyć tam, skąd pochodzi. Na sam koniec trzeba też pamiętać, że nabór otwierany jest tylko raz do roku, a sam okres nowicjatu trwa co najmniej 5 lat. Czyli nie ma sposobu, bym mógł praktykować magię? Spokojnie, aż tak źle nie jest. Chociaż bywa to kosztowne, to niezależnie od twojego stanu wiedzy, możesz korzystać z magicznych zwojów. Takich jak na przykład ten. Oczywiście niektóre potężniejsze zaklęcia będą wymagać od ciebie rozszerzenia swoich zdolności magicznych. Ale każdy człowiek ma w sobie potencjał, by je rozwijać. Lepszy lub gorszy. O, coś kombinuję. Możliwym jest nawet poznanie wiedzy o kręgach magicznych bez nauku magów wody czy ognia, ale do tego potrzebne są już odpowiednie księgi i sporo cierpliwości. Wielu magów uważa jednak,
że magia runiczna powinna być tajemnicą klasztorów i zabrania nauk z tych ksiąg, co czyni je bardzo trudnymi do zdobycia. Czy na wyspie żyje więcej nowicjuszy i magów? Oczywiście. Archolos to jedno z najważniejszych miejsc dla naszego zakonu. Na wschód od głównej części wyspy znajduje się nasz klasztor, gdzie na co dzień mieszkają najważniejsi magowie wody oraz wszyscy nowicjusze. To właśnie tam pobieram nauki. Obecnie jestem tutaj, by zdobyć trochę doświadczenia w terenie, jak to się ładnie określa. Skoro tak interesuje cię magia, to miałbym dla ciebie pewną propozycję. Otrzymałem przydział pracy, którą muszę wykonać jeszcze podczas mojej podróży po wyspie. Może zechciałbyś mi z tym pomóc? W ramach nagrody mógłbym podarować ci zwój lub dwa. Spotkajmy się na cmentarzu w Silbach, gdy już uwinę się ze wszystkimi sprawami tutaj. Okej. Myślę, że z chęcią jestem w stanie ci pomóc, Riordianie. Coś tu jest zaparte, laga. Czyli jednym słowem patyk. Dobra. Jakaś mikstura dają. Śmiesznie by było, jakby mnie zaczął atakować, bo nie wiem, bo okradłem tą kapliczkę. Dobra, tutaj dalej faktycznie nie będę się zapędzał jak na razie. Myślę, że jesteśmy gotowi, aby tutaj gdzieś, powiedzmy, ruszyć z powrotem. Tym bardziej, że mamy te wszystkie właśnie tutaj, jak on to powiedział, jak on to mówi i chce powiedzieć, rośliny. Hej, mam już wszystkie potrzebne rośliny. Szybko ci poszło. Kto by pomyślał, że masz taki talent do zbierania ziół? Mi jeszcze trochę zajmie uprzątnięcie tej kapliczki i odprawienie modlitw. Nie czekaj na mnie. Zanieś zioła do Lokfara. Zobaczymy się już we wiosce. Okej. Możemy iść z powrotem, ale tutaj jeszcze chatkę mamy myśliwego. Myślę, że te punkty, które my tutaj mamy, czyli 10, możemy sobie wykorzystać na naukę, czy tak powiem, oporządzania zwierzyny, bo z tego też idzie naprawdę dużo kasy. To też są przedmioty, które są gdzieś tam, powiedzmy, potrzebne do późniejszej jak to się nazywa? Do późniejszego craftingu. Hej, ty! Kim jesteś? Mam na imię Markus. Jestem myśliwym. Pilnuję, żeby bestie nie zbliżały się zbytnio do wioski i pól uprawnych. Jesteś tutejszy i jeszcze nie zacząłeś narzekać na uchodźców? Kiedy tu przybyłem wiele lat temu, byłem traktowany równie źle jak wy. Wtedy dodatkowo trwała plaga polnych bestii, co nie poprawiało humoru mieszkańcom. Wszystko się zmieniło, kiedy ludzie się dowiedzieli, że jestem myśliwym. Od tej pory zaczęli traktować mnie z szacunkiem. Niektórzy okazali się nawet przyjaźni. Po wykonaniu zlecenia postanowiłem zostać jeszcze przez chwilę tutaj. Czas mijał, bestii nie ubywało. I tak pozostałem tu do dzisiaj. Gdzie mógłbym znaleźć dzika? Dziki to groźne zwierzęta, ale z reguły żerują na obszarach gęsto zalesionych. Widziałem kilka osobników na południe od bram w Silbach, jednak najwięcej z nich żyje w lasach na wschód od wioski. Przymierzasz się do polowania? Muszę zdobyć ich mięso. Na twoim miejscu po prostu kupiłbym dziczyznę od jakiegoś handlarza. Dziki zwykle chodzą w stadach, co może być śmiertelnie niebezpieczne dla niedoświadczonych myśliwych. No już mamy w sumie mięso z dzika, także... Możesz mi udzielić rad co do ucznictwa? O ile w przypadku strzelania do zwierząt zasada jest prosta. Zabij, zanim do ciebie dobiegnie. Tak w przypadku ludzi nie zawsze chcesz zabijać. Kiedy widzisz, że twój przeciwnik ledwo dycha, wyceluj w nogi. I dopiero wtedy oddaj strzał. W ten sposób powalisz przeciwnika, a go nie zabijesz. Przy odrobinie szczęścia nie trafisz w kolano i delikwent będzie nawet mógł wstać, kiedy już się ocknie. Chciałbym wiedzieć więcej o strzelaniu z łuku. Jeszcze?
jeszcze więcej? Moje wskazówki to za mało? Trochę tak. Przydałaby mi się również wiedza praktyczna. Dobrze. Mogę ci pokazać, jak poprawnie trzymać łuk, jak zręcznie się nim posługiwać i jak wytworzyć własny. Ale będzie cię to trochę kosztowało. Nie mogę marnować czasu, który mógłbym poświęcić na polowanie. A co za tym idzie, zarobek. Sam rozumiesz. Właśnie, oprawiania zwierząt też cię mogę nauczyć. I podstaw, i bardziej wyspecjalizowanych rzeczy. Pokroju wyrywania kłów, żuwaczek, czy pozyskiwania gruczołów jadowych i skrzydeł krwiopijców. Łuczarstwa nie bardzo chcę, ale oprawianie zwierząt już jak najbardziej. Ucz mnie. Nie ma... Dobra, on może nas nauczyć zręczności, co jest dla nas przydatne w tym momencie. Okej, oprawianie zwierząt. 150 Pokaż sztuk złota. No to już jest troszeczkę takie, powiem szczerze, kiepskie. No ale co na to poradzimy? No nic nie poradzimy, nie? Na pewno nam się to zwróci, ale kurczę. Jest wymagana siła. Wartość 1. Nie, nie będę mu niczego sprzedawał. Na razie zaraz sprzedam te zioła, które... Daj znać, gdybyś miał nadmiar kłów lub pazurów. Chętnie odkupię je od ciebie za przystępną cenę. Aha, no dobra. Przyniosłem? Nie przyniosłem. Dobra, naucz. Naucz mnie podstaw oprawiania zwierząt. Najważniejsze jest umiejętne podejście do ofiary. Jeśli twój cel za szybko zda sobie sprawę z twojej obecności, może cię zaatakować albo po prostu uciec. Spróbuj zbliżać się do zwierzyny powoli, na ugiętych nogach, z wyciągniętą bronią, a kiedy będziesz już całkiem blisko, wystrzel. Samo oprawianie zwierząt w gruncie rzeczy nie jest zbyt trudne. Wymaga tylko dużo cierpliwości i precyzji. Natnij skórę zwierzęcia w okolicach brzucha. Tam jest najdelikatniejsza, a następnie zacznij ostrożnie ją zdzierać. Czasami będziesz musiał wykonać dodatkowe cięcia. Ale pamiętaj, że czym ich więcej, tym gorsza jakość pozyskanej skóry. Z czasem nabierzesz wprawy. Nie bój nic. Okej. Nauczysz mnie czegoś o polowaniu? Pewnie. Czemu nie? Dobra, ale teraz akurat to nie mamy za bardzo punktów nauki, żebyś nas uczył, Markusie. A więc możemy tutaj podejść do tych wilków, które zabiliśmy. Aha. Chyba nie bardzo. Chociaż coś się tu podświetla. Niczego tu nie znajdę. A, dobra. No trudno. W takim wypadku niestety niczego tu nie znajdziemy, jak widać. Ale możemy sobie śmiało tutaj pozbierać resztę rzeczy. Mamy też... A nie, mamy topora drwala? No przecież mam, ale to jest zwykły topor, dobra. No okej. W takim razie wracamy tutaj do Silbach. Pójdziemy do Lokwara. Oddać mu zioła na opatrunek dla naszego brata. Hej. Oto zebrane rośliny. Powinny być wciąż świeże. To już samo cenię. A teraz odejdź. Potrzebuję chwili spokoju, by się tym zająć. Wróć za kilka godzin. Chwila. O, dobra. Nie ma takiej opcji, bo w niektórych grach to... Już miałem sam sprawdzić, co z tobą i Lokwarem. Dostałeś coś na rany Jorna? Zanim poszedł się zdrzemnąć, mówił, że czuje się już lepiej. Ale podobno swędzenie jest bardzo uciążliwe. Pod żadnym pozorem nie powinien drapać tych ran. Tak powiedział Lokwar? No dobrze, przekażemy to twojemu bratu, jak się obudzi. Opatrunek będzie gotowy dopiero za kilka godzin. W takim razie mamy chwilę, by usiąść sobie nad naszą spokojną rzeką i złowić kilka soczystych ryb. Podejrzewam, że do tej pory nikt was jeszcze tego nie nauczył. Chyba nigdy nie było okazji. I akurat teraz się pojawiła. Zobaczysz, czym zajmuje się twój wujek i pogadamy sobie trochę o tym wszystkim, co się wydarzyło.
Chodź, znam miejsce, gdzie dobrze biorą. No, no, to już wiemy, co robimy dalej. W każdym razie nie dokończyłem tego, co chciałem powiedzieć, a mianowicie chodziło mi o to, że w niektórych grach jest tak, że wróć co parę dni, wróć co kilka godzin, po czym jak podejmujemy wątek, żeby porozmawiać po raz kolejny z tą osobą, to ona nam mówi, że... Ona nam mówi, że już jest gotowe. Między nosami widzicie. Ale nie w tym przypadku. Tutaj zadbali twórcy o to, żeby było dobrze. Jesteśmy na miejscu. Rzeka ma tutaj idealną głębokość i ryby praktycznie same wpadają na wędkę. Trzymaj i sam spróbuj. To jest życie. Jorn zdążył mi opowiedzieć o twojej sprzeczce z ojcem i o tym, co wydarzyło się później. Doskonale cię rozumiem. Sam bym postąpił pewnie tak samo. Twój ojciec miał te swoje problemy. Szkoda, że nie udało mu się wygrać z tym paskudnym nałogiem. Popełniłem błędy tam na Londra. Całkiem sporo. Ale jestem teraz tutaj, na Archolos. Chcę tu zacząć wszystko od nowa. Zapomnieć o przeszłości. Doskonale to rozumiem. Ciężko pomyśleć o lepszym miejscu na nowy początek niż Archolos. Gdy cały świat wariuje, Archolos dalej pozostaje stolicą handlu i kultury. Myślałeś może, czym byś się chciał zajmować tutaj na wyspie? Chciałem spędzać każdy wieczór w karczmie, może znajdę chwilę, żeby poczytać. Może uszczuplę trochę mieszki bogaczy z miasta. O, nie wszystko w temacie. Plus 5 do siły też by się przydało. Tutaj już nikt mnie nie pobije. Będę silniejszy niż byłem na Londram. Ciekawe plany. Miejmy nadzieję, że uda ci się je zrealizować. Ostatnio ciągle to ja cię o coś pytam. Może ty chciałbyś się czegoś dowiedzieć? Jaki był ojciec w młodości? Lepszy. Zawsze musiał być we wszystkim lepszy. Czego nie zrobiłem, to dowiadywałem się od naszego ojca, twojego dziadka, że mój brat i tak potrafi zrobić to lepiej. W kuźni szło mu naprawdę nieźle. Żołnierzem też był zdyscyplinowanym. Nawet miał zadatki na jakiegoś dowódcę, ale wtedy pojawiła się wasza matka. Może porzucił karierę, ale w końcu był naprawdę szczęśliwy. Jak rodzice się poznali? Niestety o tym nigdy mi zbyt wiele nie opowiadał. I jak pewnie słyszałeś, nie mieliśmy najlepszego kontaktu. Czy między tobą a moim ojcem była jakaś kłótnia? Miałem dość ciągłego życia w jego cieniu. Po prostu któregoś dnia zabrałem wszystko, co miałem i przybyłem tutaj, na Archolos. Minęło wiele lat, aż przypłynął tutaj mnie odwiedzić. Później nawet czasami pisywaliśmy do siebie i staraliśmy się żyć w zgodzie, ale nie powiedziałbym, że byliśmy blisko. Czym się tutaj zajmujesz? Głównie łowię ryby. Czy to tutaj w rzece, czy w mojej łódce, wypływam w rejony wybrzeża tupielców. Ciężko jednak z tego wyżyć, więc czasami coś komuś dostarczę. Komuś o czymś powiem, czy przegonię szczura z chaty. Żeby osiągnąć coś na Archolos, musisz być wszechstronny i nie bać się żadnej roboty. Może sprawdzimy, co z opatrunkiem dla Jorna? Masz rację. Trochę tu posiedzieliśmy, co? I ani jedna ryba nie złowiona. Nie martw się. To, że nie udało ci się złowić żadnej ryby, nie znaczy, że nie masz do tego talentu. Nie zrażaj się. Na zachętę masz tu moje. Odwiedzę Lokwara i zapytam go o ten opatrunek. Mam do niego jeszcze pewną własną sprawę. Z tobą chciałem natomiast porozmawiać o jeszcze jednej sprawie. Gdy byłem w karczmie, słyszałem, jak miejscowi bardzo narzekali do Bastiana na resztę twoich towarzyszy. Jeśli tak dalej pójdzie, to Albin będzie zmuszony wyrzucić ich z wioski.
Może porozmawiałbyś z nimi, spróbował jakoś uspokoić sytuację. Jako, że jesteś jednym z nich, to może prędzej cię wysłucha. Albin mieszka w tym wielkim domu na wzgórzu niedaleko kaplicy. Ciężko go przeoczyć. Jeśli chodzi o Jorna, to możesz być spokojny, zajmę się nim. Okej. A więc on idzie sprawdzić, co z opatrunkiem dla Jorna. A my mamy odwiedzić Albina czy Bastiana? Nie no, Albina chyba. Tak. Okej. To w takim wypadku idziemy do Albina. I zobaczymy, co on nam tutaj ciekawego powie. Pewnie będzie tutaj się domagał tego, żeby się wzięli do roboty. A i przy okazji w ogóle mamy dziczyznę dla naszej koleżanki Jill. Mięso jest soczyste i delikatne. Dobra robota. Właśnie o to mi chodziło. No proszę, przyniosłeś więcej niż od ciebie chciałam. Ten zapas wystarczy mi na kolejny tydzień. Teraz porozmawiajmy o... Spokojnie, spokojnie. Nie zapomniałam o nagrodzie dla ciebie. Po twojej... akcji... uznałabym, że jesteśmy kwita. Z drugiej strony całkiem szybko się uwinąłeś z tym mięsem, więc zasługujesz choćby na drobną nagrodę. Wspomnę Albinowi, że pomagałeś mi przy kuchni. Kto wie? Może starszemu tak bardzo zasmakuje potrawka, że wkrótce mianuje cię moim pomagierem. Dobre słowo zawsze pomoże. Jak leci? Mam tak dużo pracy, że zastanawiam się nad sprawieniem sobie własnego parobka. No, ja akurat na kuchni pracuję, także powiem szczerze, że bardzo fajny interes. Albin, gdzie ty jesteś? Powiedz mi. O, siedzi tutaj. Moi towarzysze potrzebują pomocy. Wygląda na to, że prędzej czy później i tak musiałbym się wami zająć. Przydałyby się jakieś zapasy. Poza tym nie ukrywam, że mieszkańcy Silbach nie są do nas przyjaźnie nastawieni. Prawdę mówiąc, gdybym mógł, to jeszcze dziś wygoniłbym was z wioski. Ale nie chcę narażać swoich ludzi na niepotrzebny rozlew krwi. Jako że Adanos każe pomagać potrzebującym, to w myśl tego przykazania moglibyście się jakoś odwdzięczyć. Jak mamy ci pomóc? Jest parę rzeczy, do których byście się nadawali. Pasanie owiec, przerzucanie gnoju, przerabianie zepsutej lub nadgryzionej przez zwierzęta żywności na kompost. Jeśli troje z twoich przyjaciół obieca się tym zająć, to dopilnuję, żeby włos wam z głowy nie spadł. Porozmawiam z nimi, ale wątpię, że będą zadowoleni. Widzę, że rozumny z ciebie chłopak. Lepiej dla was, żeby twoi towarzysze wykazali się podobnym rozsądkiem. Okej. Czyli musimy tutaj zagonić naszych przyjaciół do pracy. To oznacza, że pewnie nikomu nie będzie się chciało tego robić. Co tam się stało, że nagle wszyscy tak wybiegli dziwacznie? Dobra, dawać mi pierwszego. Rupert. Starszy potrzebuje pomocy w polu i przy oborniku. Właściwie to czemu nie? Przydałoby się jakoś się odwdzięczyć. Gdzie mam zacząć? Idź do Albina. To ci powie, co masz robić. Dzięki, tak zrobię. No i Rupert tutaj już poszedł. Teraz możemy porozmawiać tutaj... Jak? Czego się dowiedziałeś od Albina? Zgodził się nam pomóc, ale oczekuje, że większość z nas zacznie pracować w wiosce na swoje utrzymanie. Brzmi jak rozsądna propozycja. W takim razie będziesz musiał teraz jakoś przekonać tę bandę, by ruszyła do pomocy w polu. Właśnie, Jorn pytał o ciebie. Może powinieneś z nim porozmawiać? Mógłbyś opowiedzieć mi coś o wyspie? A co chcesz wiedzieć? Z czego ludzie się tu utrzymują? Cóż, przed wojną głównym źródłem zarobku Archolos był handel morski. Nasze wina trafiały niemal na wszystkie stoły królestwa. Perły i bursztyny na szyję szlachcianek, oczywiście nawleczone na łańcuszki z tutejszego złota.
Teraz, kiedy szlak wszystko trafił, handlujemy tym między sobą. A to stopniowo zabija gospodarkę. Oby ta wojna skończyła się jak najszybciej. Wszyscy pragną powrotu do normalności. Kim są najważniejsze osoby na wyspie? Najważniejszą osobą na Archolos jest bez wątpienia gubernator Morris. To on dba o to, aby prawo i edykty królewskie były w pełni respektowane i egzekwowane przez mieszkańców wyspy. W utrzymaniu porządku na wyspie pomaga mu straż miejska pod dowództwem kapitana Rodericha, który za wszelką cenę chce przywrócić organizację i dawny splendor. W mieście jest również kantor gildii Araxos, która kontroluje większość handlu na wyspie. Jej interesów pilnuje banda zaprawionych w bojach najemników, z czego większość to same karpawe gęby. Radzę ci trzymać się od nich z daleka. Na południowym wschodzie wyspy znajduje się leciwa forteca, zwana potocznie Wilczym Leżem. Są to tereny będące we władaniu Ulryka. Wielu uważa go za dziwaka, za bardzo rozmiłowanego w historii swojego rodu. Ale faktem jest, że to on kontroluje większość kopalń srebra i złota na wyspie. Także na brak pieniędzy nie może narzekać. Na koniec warto też wspomnieć o magach wody, którzy mają swoją siedzibę w odosobnionym klasztorze na wschodzie. Kilku z nich możesz też znaleźć w mieście, gdzie podnoszą mieszkańców na duchu i leczą chorych. Są miejsca, których powinienem unikać? Przede wszystkim unikaj lasów i bezdroży, a już kompletną głupotą byłoby zapuszczanie się do nich w środku nocy. Wyspa jest pełna drapieżników, jakich nie spotkałbyś u siebie. Dlatego decydując się na drogę przez puszczę, lepiej dobrze się przygotuj. Co do miejsc cywilizowanych, jakich powinieneś unikać? Cóż, o tym nie powiem ci zbyt wiele. Wiem tylko, że dzielnica biedoty w mieście obok portu ma złą sławę. Różni ludzie się tam kręcą. Mógłbyś powiedzieć mi coś o historii wyspy? Najlepiej będzie, jak zapytasz o nią uczonych. Wiem tylko, że Archolos było niegdyś rozdzielone między kilka klanów, które pod swoim sztandarem zjednoczył niejaki Wolfzak. Ile legend o nim krąży, to nie sposób zliczyć. Po Wolfzaku była jakaś nielicha wojna domowa, chyba między jego synami, a pogodził ich ówczesny król Myrtany. Pogodził? Tak, podbijając cały Archolos. Okej. Porozmawiajmy. Hey. Anna, czy chcesz ruszyć do pracy? Starszy szuka chętnych do pracy. W zamian za pomoc obiecał zapewnić nam bezpieczeństwo. To szukaj sobie, słodziutki. Ale nie we mnie. Nie mam zamiaru brudzić sobie rąk pracą w polu. Poza tym, i tak niedługo stąd wyjeżdżam. Okej. Lia? Okej, dobra. Tu nawet nie będziemy chyba pytać. Ej, ty. Severin? Nie tak prędko, Smarku. Czego chcesz? Słyszałem, że widziałeś się ze swoim wujciem. Może i widziałem, a co ci do tego? Nie każdy tutaj jest tak dobrze ustawiony jak ty i twój braciszek. Byłoby miło, gdybyś wstawił się za nami u niego. W końcu już tyle razem przeszliśmy. Co konkretnie chcesz, żebym zrobił? Widziałem, że tutejsi prowadzą małą hodowlę zwierząt. Oprócz owiec, zauważyłem też barana. Ciekaw jestem, jak smakuje ich mięso. Przynieś mi porządnie wypieczony stek jednego z nich. Nic z tego, pijawko. Zrobiłbyś w końcu coś samemu, zamiast ciągle żerować na innych. Uważaj, gnojku. Ta wyspa nie wygląda mi na dużą. Lepiej dla ciebie, żebym więcej nie zobaczył twojej gładkiej buźki. No i wszystko. Do roboty, Fabio. Wracam od zarządcy. I co takiego powiedział ci zarządca? To, że się nami zajmie, jeśli zaczniemy dla niego pracować. To jego propozycja, co? Powiedz temu bałwanowi, żeby wsadził sobie głowę między nogi i pocałował się w dupę. Nikomu nie będę usługiwał. On to jest dobry. Kazim? Starszy potrzebuje rąk do pracy. W zamian obiecał, że zapewni nam bezpieczeństwo.
Jesteś zainteresowany pomocą? Pomoc na wsi może oznaczać tylko jedno. Harówkę w polu lub ugniatanie kompostu. Zapomniałeś o gnojówce. Cóż, od czegoś trzeba zacząć. A jeśli dzięki temu mamy czuć się bezpieczni, to tym lepiej. Może liczyć na moją pomoc. Bardzo dobrze. Bastian, Marta, Sander to nie. Farmer, Paula. Rick nie. Farmer nie. Co? Paulus? Przeraża mnie myśl, że ciało mojej córki leży nadal na tej plaży. Muszę się tym zająć. Jak się czujesz? Muszę chwilę ochłonąć po ostatnich wydarzeniach. Przepraszam za moje zachowanie. Szkoda, że nie przyszło nam spotkać się w lepszych czasach. Trzymasz się? Moja córka. Moja biedna córka. Może pójdę po twoją córkę? Nie, to jest coś, co ojciec musi zrobić sam. Jednak nie chcę zakopywać mojej ukochanej córeczki gdzieś w rowie pod lasem. Należy jej się właściwy pochówek. Mógłbyś pomóc staruszkowi i porozmawiałbyś z lokalnym magiem? Może znajdzie się miejsce na tutejszym cmentarzu. Ja jeszcze zregeneruję siły przez chwilę. Pomyślę o tym. Dobrze, tylko pamiętaj, nie mamy dużo czasu. No oczywiście. Dobra, to od razu tam pójdziemy porozmawiać, bo być może Ezekiel wtedy pójdzie do pracy. Gabriel to nie, Gabriel to pilnuje magazynu. O Jezu, tyle roboty, no. Dobra, mamy tutaj Lokwara. Ciekawe, co Lokwar nam powie właśnie. Hej, ty! Ezekiel chciałby pochować na tutejszym cmentarzu swoją córkę. Nie masz nic przeciwko? Ja nie, ale mieszkańcy mogą na to patrzeć nieprzychylnym okiem. Poza tym dochodzi jeszcze kwestia gruntu. To nie przychodzi za darmo. W sprawie miejsca dla Flory. Ile chcesz za miejsce na cmentarzu? Nie bądź taki bezpośredni. To złoto nie idzie dla mnie, ale na utrzymanie cmentarza i kaplicy. Niech no zobaczę. Bardzo mi pomogłeś ostatnio. Dobrzy z was ludzie, więc jakaś zniżka się należy. Wróć, gdy będziesz miał przy sobie więcej złota. Dobra, a to Lokwar to w sumie hojno, pohandlujemy. Pohandlujemy, ja ci to posprzedaję, jakiś fan. O, złoto jeden mam. O kurde. Dobra. Ja tu mi zostaw tą lodową strzałę, telekinezę też w takim wypadku sprzedamy. Jakieś skóry kretoszczura, owcą, skórę owcy mamy. Nie za dużo, powiem wam szczerze. Topór byśmy mogli ten sprzedać. Strzały za darmożkę to nie, ale esencję many na przykład. Owadzie mięso sprzedamy mu tak z 3. Surowe mięso szczura z... nie wiem, też ileś. Jajo dla Bastiana nie. Grog na pewno możemy sprzedać, bo ja tutaj w tej grze nie będę pił alkoholu. I okej, okay, jest 53. W sprawie mi... Dobra. Ile? Nie bądź... Niech... Bardzo... Dobra. Dobra. Dziękuję bardzo za twój hojny datek na potrzeby naszej wspólnoty. Niech Adanos ci błogosławi. Jak mam przekonać mieszkańców? Cmentarz jest trochę zaniedbany. Jeśli wypielisz chwasty i doprowadzisz go do względnego ładu, myślę, że zaskarbisz sobie sympatię ludzi. Lepiej też zniosą fakt, że odstąpiłem jedno miejsce dla przyjezdnych. Dobra. Czyli, albo dobra. Mniejsza z tym. Po prostu weźmiemy sobie tutaj właśnie pochodnie, bo powiedział generalnie Ezekiel, że nie mamy za dużo czasu i fakt faktem do rana, jak ciało przeleży, no to może mieć trochę kiepski finał. Wtedy on się załamie i znowu będzie dramatyzować i tak dalej. Zresztą nie dziwię się z drugiej strony, jakby nie spojrzeć. Stracić córkę w takich okolicznościach, no to nie jest fajna sprawa. O, zaostrzony patyk jakiś i coś tam jeszcze leżało. A, złoto. Jak to się mówi? Złoto martwym się nie przyda? Dobra.
czemu ja w ogóle dostaję za co drugiego chwasta te 10 punktów? Dobra, musimy doprowadzić do względnego porządku, więc przypuszczam, że chyba szczury też będzie trzeba zabić. Ale nie mam pojęcia, czy tak jest. A tu coś? O, coś tam leży. Uuu, szczaw królewski. No proszę, kto by pomyślał. Dobra. No i okej, chyba to by było na tyle. Hej! W sprawie miejsca dla Flory wyrwałem wszystkie chwasty. Mieszkańcom bardzo się to spodobało. Nie powinni robić problemów z pochówkiem Flory przy naszej kaplicy. Teraz nie widzę ku temu żadnych przeszkód. Powiedz Ezekielowi, by się do mnie zgłosił, by omówić szczegóły. Okej. Okay. No problemu, mój przyjacielu. Dobra, teraz chodźmy z powrotem do karczmy. Zobaczymy, co nam Ezekiel powie. Hej. O, ktoś tam żyga. Załatwiłem dla Flory miejsce na lokalnym cmentarzu. Świetnie. Ja w tym czasie dowiedziałem się co nieco o okolicy. Chcę udać się po ciało córki, ale nie mogę tego zrobić sam. Co masz na myśli? Ciebie zabrać nie mogę. Nie obraź się, ale nie wyglądasz na siłacza. Możesz mi natomiast pomóc przekonać tutejszych wartowników, aby mi pomogli. Myślę, że w takiej sytuacji będzie im niezręcznie odmówić. Pomogę ci przekonać wartowników do pomocy. Świetnie, tylko się pośpiesz. Nie mamy dużo czasu. Okej. Zapiszę sobie to w tym momencie. Bo nie wiem, czy to nie będzie tak, jak, że jak powiem mu o pracy, to w tym momencie on nie pójdzie właśnie pracować dla Albina i nie spali mi zadania. Rozmawiałem ze starszym wioski. Zgodził się nas objąć ochroną, o ile zaczniemy pracować. Muszę chwilę ochłonąć po ostatnich wydarzeniach. Ja jeszcze zregeneruję siły przez chwilę. Okej, czyli po prostu zapewne poszedłby, ale jak będzie miał spokój, jeśli chodzi o jego ukochaną córkę. Dobra, chodźmy w takim razie tutaj spróbować porozmawiać z wartownikami. O, ktoś tu idzie w ogóle. Hej. Jesteś wartownikiem? A nie widać? Nie zupełnie. Do rzeczy. Czego chcesz? Słuchaj, musisz mi pomóc. Po pierwsze, ja nic nie muszę. A po drugie, mam teraz przerwę. Więc zmiataj stąd z łaski swojej. Jesteś wartownikiem. Kto jak kto, ale to ty masz obowiązek pomagać ludziom. Do moich jedynych obowiązków należy pilnowanie tej rozpadającej się dziury. A jeśli są problemy, starszy wzywa straż miejską i po kłopocie. Poza tym za mało mi płacą, żebym nadstawiał za kogoś karku, a tym bardziej za jakieś przybłędy. Więc powtórzę jeszcze raz. Zjeżdżaj stąd, smarkaczu! Hej! Chyba nam nie pomoże za bardzo. Myślę, że pomoże nam natomiast ten z bramy zachodniej, południowej, czy jakoś tak, nie, południowej chyba, bo ta po prawej stronie na wprost, czyli tu, to jest północna chyba, nie wiem. Mniejsza z tym. Północna brama do północnej bramy pilnuje gość, który no generalnie jakby nie spojrzeć ma dosyć konkretny obowiązek, bo tam stamtąd przychodzą najgorsze, że tak powiem, istoty i niebezpieczeństwo, więc myślę, że tutaj jest taka w miarę dobra lokalizacja, żeby porozmawiać. Poza tym ma dwuręczniaka, więc... Hej, ty!
Potrzebuję twojej pomocy. O co chodzi? Ezekiel potrzebuje pomocy ze sprowadzeniem ciała swojej córki. Chciałbym ci pomóc, ale nie mogę. Ktoś musi pilnować bramy. Przykro mi. Może mógłbym poszukać kogoś, kto by cię zastąpił. W sumie Markus mógłby ci pomóc. I tak zawsze przebywa w okolicy. Pogadaj z nim, może się zgodzi. Okej, okay, w sumie fakt. Mądrze mówi. Markus to jest tutaj przecież przy tej budce. Zaraz zobaczymy, jak to się tutaj rozwiąże. A nie mówcie mi, że on już śpi. A faktycznie śpi. A ktoś tu w ogóle jest? Karden. Mógłbyś zastąpić na chwilę Folkarda na straży bramy? W sumie czemu nie? Przynieś mi tylko butelkę wina i kawałek szynki, żeby mi się nie dłużyło. O, przyniosłem trochę, ale nie mam nic. Myślałem, że będzie chciał skórę od tego, jak to się nazywa? Skórę od... Od czego? Od kretu szczura i szczura chyba. Ale najwyraźniej interesuje go chyba opcja z wilka, z wilkiem dokładnie. Odskórzony mieszek. Dajcie, przyda się. Okej, okay, więc potrzebujemy kawałek szynki i wino. Wino jest, a kawałek szynki skąd ja mam wziąć? Od miejscowego masaża może. Chyba, że Bastian będzie miał, zaraz zobaczymy. No, ale jak widać tutaj w tym silbach to jest co robić. A kto to jest w ogóle? A, farmerka jakaś, okej. Okay. Dobra, nie będziemy tutaj biegać z tym, z czym? Z pochodnią. A jeszcze Severin chyba od nas był? Nie, Severin to farmer. A, to jest ten, co miał Glade. Dobra. O. Mam wszystko, czego... Proszę, to... No, ładnie, 16, przyda się. Dobra, dawaj szynkę. Masz szynkę gdzieś? To jest kiełbasa. Nie ma szynki. Skubaniutki, no. O, nie, jest szynka, dobra. Daj mi jedną. Znajdzie się dla mnie jakaś praca? Zobaczymy. Jest coś, do czego się nadasz. Wiele chat ucierpiało w wyniku burz, a do ich naprawy potrzeba mnóstwa desek. Niedaleko Silbach znajduje się wieża sygnałowa. Jest stara jak świat i od przeszło 30 lat nie zapłonął na niej żaden ogień. Nie wiadomo, po jaką cholerę gubernator opłaca strażników pilnujących tej sterty gruzu. Znacznie większy byłby z nich pożytek w wiosce. Pójdź do nich i poproś o drewno. Powinni mieć jakieś na zbyciu. Możesz też spróbować szczęścia w obozie drwali, ale prowadzi do niego dłuższa i bardziej niebezpieczna droga. Ile drewna potrzeba? W przybliżeniu to będzie około 20 kawałków. Jak najszybciej dotrę do tej wieży? Gdy wyjdziesz z wioski południową bramą, trzymaj się skał po lewej stronie. Miń rozstaje, a następnie wejdź ścieżką pod górę. Wieża sygnałowa będzie na szczycie wzgórza. Gdy spotkasz strażnika o imieniu Johan, powiedz mu, że cię przysłałem. Znamy się od lat, więc może potraktuje cię łagodniej. Gdzie znajdę obóz drwali? Wyjdź z wioski południową bramą. To ta tuż przy dworze Ramzeja. Następnie kieruj się na wschód w górę rzeki przez dwa drewniane mosty, aż dojdziesz do dużego jeziora. Obozowisko Knuta powinno być na północ od niego w niewielkim zagajniku. W porządku, to wszystko, co chciałem wiedzieć. Wiem, że jest wam ciężko, ale nie tylko wy macie problemy. Zrób co trzeba, to szepnę o tobie dobre słówko. No i super. Dobra. Mamy szynkę, mamy winko. Zaraz tutaj Markusowi zaniesiemy, zobaczymy, co tutaj nam powie Folkart, tak? Czy jak mu tam leciało? A, tylko pochodnie sobie tutaj zaświecimy, żeby nie było aż tak ciemno. Tak, Folkart, dobrze pamiętałem. Okej, Markus, musisz jeszcze raz się obudzić, przyjacielu mój. Dawaj leśną jagodę.
Mam dla ciebie prowiant. Świetnie. Już się dogadamy z Folkardem w sprawie szczegółów. No i świetnie. Folkard teraz tutaj będzie mógł wesprzeć Ezekiela. I będzie godny pochówek jednej mieszkanki Londram. Udało ci się znaleźć dla mnie zastępstwo. Nie zostaje mi nic innego, jak tylko pomóc Ezekielowi. Niech się zgłosi, gdy będzie gotowy wyruszać na plażę. Okej. Okay. Teraz pytanie brzmi, czy on potrzebuje tylko jednej osoby, czy powiedzmy kilku. Ale myślę, że jedna osoba mu wystarczy w zupełności. Folkard akurat wygląda konkretnie. Bo tamten przy tej bramie po prawej stronie to tak... taki wypierdek. Hej. Trzymasz się? Moja córka. Moja biedna córka. A, okej. Okay. Co ja mam zrobić? Zatwiłem dla Flory, z jakiego prosiłem, przekonał wartowników. Okej, okay, czyli wychodzi na to, że jeszcze jednego będziemy musieli tutaj sobie sprowadzić. Najlepiej to tego, który będzie... który pełni służbę tam na dole. No bo jakby nie spojrzeć, to i tak udają się w tamtym kierunku. O, to jest normalnie długi odcinek. Zobaczymy, co on nam powie. Ale to się chyba tutaj Henry nazywał, czy jakoś tak. No jak nie, to polecimy do góry. No co nam pozostaje, jakiś inny wybór? Hej, a, Harry, nie Henry. Córka Ezekiela została na brzegu. I? Potrzebuje kogoś, kto sprowadziłby jej ciało do wioski. A co mi do tego? Czego chcesz w zamian za pomoc? Pieniędzy? Jak to mówią? Pieniądze nie śmierdzą. Za pokaźny mieszek jestem w stanie się tam pofatygować. No za pokaźny mieszek, co to znaczy? Ja pierniczę. Skąd ja mam kasę wziąć? No dobra, trudno się mówi. W takim wypadku musimy jednak tutaj na ten północny region podejść. No bo co innego? Pokaźnego mieszka niestety nie mam. Jeszcze przynajmniej. Na twoim miejscu nie szedłbym w tę stronę. Dlaczego nie? Nie słyszałeś plotek? Jakich plotek? O bestii grasującej w pobliskich lasach i czyhającej na takich jak ty. Nie, jestem tu nowy. Jeśli choć trochę lubisz swoje życie, to natychmiast zawrócisz. Nie będę cię zatrzymywał, ale wiedz, że cię ostrzegałem. Jesteś wartownikiem? Tak, ale jestem tu nowy i dopiero się uczę. Dostałem tę robotę po Hendriku i nie chcę stracić swojej szansy. Potrzebuję pomocy. Tak? A o co chodzi? Chodzi o córkę jednego z moich towarzyszy. Została na plaży. Samotna córka na plaży, mówisz? Wartownik Keeper zawsze jest gotów do służby. O którą plażę chodzi dokładnie? Tę, z której przybyliśmy. Za lasem, od strony bramy Harego. Chodzi o wybrzeże topielców? Tak, chyba tak się nazywa. Jest jakiś problem? Właśnie przypomniałem sobie, że czeka mnie dzisiaj dłuższa niż zwykle wywarta i muszę zostać tutaj, na posterunku. Ale idź do Feliksa, on na pewno ci pomoże. Jesteś pewien? Ostatnio narzekał, że w pracy dopada go rutyna. Pewnie trochę po zrzędzie, ale pomoże ci. Gdzie go znajdę? Zwykle pilnuję wschodniej bramy wioski. Dzięki w każdym razie. Uważaj tam na siebie. Dobry ten keeper. A, to jest mały kołczan, to nie, ja potrzebuję mieszek najlepiej. Ojojoj. Niedobrze, niedobrze. No dobra, Felix to chyba raczej nam nie pomoże, co? Co słychać? Coś za jeden. Nie znam cię. Zostaw mnie. No właśnie, no właśnie, i tak to wygląda. Podejdź, śmiało. Widziałem, jak przyglądasz się temu, co robię. A tak właściwie to, co dokładnie robisz? Wycinam drewno na swój nowy łuk. Takie młode, obalone drzewa idealnie się do tego nadają.
Zazwyczaj uderzył w nie piorun podczas mocnej ulewy, albo silny wiatr wygiął je na tyle, że już nie wróciły do pierwotnej postaci. Ze względu na wiek mają jeszcze dość cienkie gałęzie, a to sporo ułatwia. Przy okazji można zdobyć też kilka lag i przerobić je na strzały. Oczywiście, im więcej wiesz o wydobywaniu materiałów, tym więcej drewna uda ci się pozyskać. I pamiętaj, będziesz potrzebował do tego mocnej siekiery. O, dzięki. O, pochodnia mi zniknęła. Dobra, teraz sytuacja jest nieciekawa, bo potrzebujemy pokaźny mieszek, aby tutaj wesprzeć finansowo naszego kolegę Henry'ego, czy jak mu tam leci. Ech, niedobrze, bardzo niedobrze bym powiedział. Co jest? Ej, ty. Pokaż. Pokaż mi swoje towary, Remy. Sprzedamy ci mięsko. Nie bardzo wiem w sumie. Nie bardzo wiem, co ja ci mogę sprzedać. Ale posprzedajemy wszystko, żeby temu gamoniowi zrobić, że tak powiem, dobrze, za przeproszeniem. Dobra, chwasty wszystkie. Skóra szczura, skóra kretu szczura, owcza skóra, okej. Dobra, co jeszcze możemy móc sprzedać? Powiedzcie mi, pomóżcie mi. Światło, leczenie lekkich ran. No, miksturę, esencję uzdrowienia. Esencja uzdrowienia raczej mi się przyda, ale tutaj do stówy dobijmy. Dobra, może teraz będzie... Mimo, że on, mówiąc pokaźny mieszek, to będzie w stanie tutaj wziąć 50 sztuk złota tylko. Jeśli nie, to będzie nieciekawie. Ale miejmy nadzieję, że jednak się zdecyduje. A ten farmer tu gdzie idzie? Hej! A, 25 sztuk. Mimo, że wyglądasz jak Obdartus, to jednak masz przy sobie trochę złota. To co mam robić? Zabierzesz Ezekiela do wybrzeża i razem z drugim strażnikiem zabierzecie ciało jego córki na cmentarz. Nie brzmi to kolorowo, ale jak już mówiłem, pieniądze nie śmierdzą. Przyślij tego Ezekiela, jak będzie gotów. No okej, to teraz mamy dwóch strażników, w sumie najbardziej konkretnych z tej tutaj ekipy całej. Więc możemy dać znać Ezekielowi, jak to sytuacja tutaj wygląda. Później możemy się przespać chwilkę. Jak wróci, to zapytamy go, ile będzie taka opcja. O właśnie możliwość pracy dla Albina i ogółem wioski Silbach. Dobra, już tutaj sobie wyłączę w sumie tą całą naszą pochodnię, bo jesteśmy przed karczmą. Udało mi się przekonać dwóch wartowników, aby ci pomogli. Tak, Wiktor już mi o tym powiedział. Wieści w tej wiosce rozchodzą się bardzo szybko. Bardzo ci dziękuję za pomoc. Może kiedyś uda mi się tobie odwdzięczyć. Teraz wybacz. Muszę zwołać wartowników i odnaleźć Florę. Okej. O, ej, Timo. Co teraz zamierzasz zrobić? Rozejrzę się za jakąś pracą, potem znajdę żonę. Zbuduję dom. Takie tam. A czemu ja nie mogę tego Timo do pracy zapędzić? Widzę, że cholernie dbasz o swoich towarzyszy. O czym ty gadasz? W jaskini na wybrzeżu znalazłem zwłoki Daryla i Maven. Może powiesz mi, co się z nimi stało? A skąd mam wiedzieć? Gdy opuszczaliśmy jaskinię, jeszcze żyli. Pewnie jakieś zwierzęta ich dopadły. Głupia baba uparła się, że zostanie ze swoim umierającym chłopem. A ty postanowiłeś zostawić ich na pastwę losu. A co? Może miałem ją siłą zaciągnąć do wioski. Dałem jej prosty wybór. Mogła iść z nami, ale została z trupem. Tyle na ten temat. Facet przez całą noc przeciekał jak stara łajba. I tak długo by nie pociągnął. Jeśli myślisz, że z ich śmiercią mam coś wspólnego, to musisz być cholernym idiotą. Chyba chciałeś, żebym ci z czymś pomógł. Może się dogadamy. Ha, czyli teraz nagle ci się odmieniło.
Co konkretnie chcesz, żebym zrobił? Widziałem, że tutejsi prowadzą małą uciekę. Zobaczy. Dobra, ogółem tutaj dowiedzieliśmy się co i jak. Jeśli już wykonujemy zadanie w sumie ogarniania ludzi dla Albina, to już możemy wykonać to do samego końca, tylko potrzebowałbym teraz tutaj odpocząć do rana, bo nie wszyscy tutaj praktycznie się położyli do łóżek, więc fajnie by było tutaj... O! Jorn wstał. Nie wiadomo czemu i po co. No i rano pójdziemy do tego gościa, który odpowiada tam za hodowlę i ma tego swojego baranka. Jorn tutaj z nami nie chce rozmawiać, my z nim też nie, bo jeszcze nas gdzieś zaraz wyciągnie. Ezekiel wrócił? Nie widzę, żeby wrócił. A może gdzieś tam będzie przy cmentarzu. Kurna, się wystraszyłem. Ten się znowu rozgląda. Pohandlujmy. On pewnie będzie miał właśnie mięsko owcy. Ale to dobra, może być. Te przepisy też w sumie wezmę. Skoro już mam troszeczkę tutaj moje tej... Moje baranki wyglądają na szczęśliwe. Skoro już mam możliwość rozmowy. Teraz potrzebowałbym właśnie tutaj jakąś kuchenkę, żeby to podsmażyć, to mięso. Dobra, ty masz tutaj Paola, widzę coś. A, on ma piec, przecież to jest piekarz. Nie będzie miał przecież pieca, który... Czy tam kuchenki gazowej, która mu gdzieś wysmaża mięso. Ale ta przecież ma, jak ona się nazywa? Marta w karczmie. Dobra. I zróbmy tak. Usmaż mięso. Wszystko. Bardzo dobrze. Fabio Baranie. Proszę bardzo. Dobrze wysmażony stek dla wielmożnego pana. No, no. Zaczynasz mi się naprawdę podobać, mały. Znasz swoje miejsce w stadzie. Nie to, co reszta tej niewdzięcznej zgrai. Mnie denerwuje ten Fabio. Masz tu parę monet i zmykaj. To jak będzie? Zgodzisz się choć przez chwilę popracować dla Albina? Cholera. Durne wiśniaki. No ale coś jeść muszę. A jeśli jeszcze raz ktoś mi poda te karczmowe pomyje, to chyba nie wytrzymam. Niech będzie. Powiedz staruchowi, że będę dla niego pracował. Kto wie, może nawet ci się spodoba. Dobra, czyli mamy tutaj wszystkich dla Albina ogarniętych. Idąc do góry teraz możemy sobie tutaj zobaczyć na cmentarz. Ale nie widzę żadnego tego, nie widzę żadnego grobu i Ezekiela. O co tu chodzi? A, okej. Okay. Bo tutaj nie mamy w ogóle tej ukochanej córki, więc oni po prostu poszli i nie wrócili jeszcze, bo widzę, że tutaj Markus też stoi na straży. No dobra. Albin? W sprawie uchodźców. Tak? Rozmawiałeś z nimi? W sumie to wciąż nad tym pracuję. No po co tu przychodzisz i zawracasz mi głowę? Ej, no jak? No przecież mam tutaj... Paweł unosił się swoją dumą, bla bla bla. Ezekiel wciąż przeżywa. Kazim, Anna nie chce. Kurt zaproponował, żebym sprawdził co u Jorna. Fabio ma dość. Udało mi się zdobyć kawał surowej baraniny. Ej, to jednak tutaj... No ale nie, no chwila, no przecież... Jest trójka osób. Dobra, zapiszę to, żeby mnie tutaj zaraz nie zabili, że... prześpię się w jego łóżku. No bo przecież Fabio jest Kazim i Kurt. Ej, nie Kurt, tylko... Rupert. Szlacheckie spanko.
Może jak on teraz tutaj doszedł, to... O! Srebrne naczynie, dawaj to. Czego oczy nie widzą? Tego sercu nie żal. Złoty inos, złoty puchar. Fajka wodna to nie bardzo. Dobra. Jest i ochroniarz. Tutaj jest Fabio, Rupert, Kazim. Jest ich trzech. W sprawie... A? W sumie to... O co... Ej, no to ale o co chodzi? Czemu tak się dzieje? Kurde, Rupert doszedł. Albin powiedział, że zapewnia bezpieczeństwo, jeśli zacznie pracować. Muszę przekonać troje z moich towarzyszy. No ale jest trójeczka przekonana, więc... Nie bardzo rozumiem, o co chodzi. Dobra, trudno. Trudno w takim wypadku. Zobaczmy, jak się prezentuje sytuacja tutaj w karczmie. Puściuteńko. Okej. Myślę, że godzina odcinka wystarczy. Nawet za dużo to jest, tak szczerze powiedziawszy. W kolejnym odcinku ruszymy do Jorna, zapytać, co tam u niego, jak się czuje i tak dalej. No i co ja mogę wam powiedzieć? Powiem wam tyle, że dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska w kolejnym odcinku Kronik Myrtany Archolos. Do zobaczenia.